Te kontrole to przede wszystkim wizyty, sprawdzanie tego, czy zgłoszone w kuratorium w odpowiednim czasie, organizowane różne formy, bo to i półkolonie, kolonie, wyjazdowe obozy są realizowane zgodnie z tymi wszystkimi zasadami zarówno bezpieczeństwa, ale też kwalifikacji kadry, wyżywienia, czy programu, bo to chyba równie ważne. To są naprawdę rutynowe, powiedziałabym, bezpieczeństwa, sprawdzanie, ale wynika to naprawdę z nadzoru pedagogicznego i nie jest to kwestia kontroli, dlatego że coś dzieje się źle. Wręcz przeciwnie, tak jak dzisiaj chcemy zobaczyć to, co dzieje się świetnie. W tej chwili jesteśmy po 9 kontrolach w różnych miejscach naszego województwa, tych właśnie wyjazdowych również i jest wszystko w porządku. Na dzień dzisiejszy nie ma również żadnych zgłoszeń nieprawidłowości ze strony rodziców. A to zawsze oni też są tą stroną, którzy mogą sprawdzić zarówno na stronach kuratorium czy Ministerstwa Edukacji wszystkie formy wypoczynku, które zostały zarejestrowane. Przede wszystkim bezpieczeństwo, opieka i program realizowany na zajęciach z dziećmi, jeśli chodzi o półkolonie, również tej aprowizacji, jeśli chodzi już o takie formy, w których młodzież, dzieci są przez cały czas w jakimś ośrodku wyjazdową. Formę mówię tutaj o zimowiskach czy obozach. W Młodzieżowym Domu Kultury jak co roku są bardzo ciekawe zajęcia dla młodzieży we wszystkich tych filiach, bo i na Targowej i na Osiedlu Armii Krajowej odbywają się zajęcia dla młodszych dzieci. Zresztą to jest najczęściej oczekiwana taka formuła spędzania ferii ze strony rodziców, którzy chcą, żeby dzieci były pod opieką i żeby to był ciekawy dla nich czas, również z rówieśnikami, ale w innym środowisku, bo to jednak odpoczynek od szkoły. Na pewno jeszcze parę wyjazdów tam, gdzie są realizowane takie formy, które też dla mnie okazały się dosyć ciekawe programowo. Będziemy między innymi w Mosznej, ale naprawdę państwo wizytatorzy z kuratorium całe te 2 tygodnie spędzają również na wizytach i spotkaniach i z młodzieżą, i z organizatorami tych różnych form wypoczynku. Na tę różnorodność zwracam uwagę. I w sumie to jest ponad 7 tysięcy dzieci i młodzieży w województwie opolskim. Najwięcej, bo ponad 120 form to właśnie półkolonie. Ponad 120 półkolonii, na dzień dzisiejszy 122 dokładnie. Jesteśmy placówką oświatową i staramy się o to, żeby wszystko, co organizujemy, było zgodne z przepisami prawa oświatowego. Także zarówno bieżąca działalność MDK-u, jak i właśnie ta, którą podejmujemy w czasie wakacji letnich i zimowych, no, spełnia wymogi. Nie zdarzyło się, żeby były jakieś zastrzeżenia i pod kątem sanepidu, i pod kątem kuratorium. Uczestnicy są bezpieczni, zadowoleni, realizowane są zajęcia artystyczne, miejsca są wypełnione, także tylko życzyć sobie dalej takich ferii i takich form wypoczynku. Dzieci były już na wyprawie w Piernikowie, były w Papugarni i miały już warsztaty artystyczne prowadzone przez nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury, także i bałwany były, i zajęcia taneczne, i zajęcia muzyczne, i zajęcia teatralne. Cała gama aktywności artystycznej i mam nadzieję, że większość z tych dzieci połknie bakcyla i znajdą się u nas na stałych zajęciach. Pierwszą, na którą bym wskazała, to na pewno jest pomysł opieki i zajęć. Tak? Organizator, który się tym zajmuje na co dzień, ma wykwalifikowaną kadrę. To jest bardzo ważny element. Oczywiście drugi dotyczy już tych wszystkich zasad związanych zarówno z BHP, HACAP-em, czyli wyżywienia, aprowizacji, jeśli są noclegi. To są rzeczy, które są zawsze kontrolowane, również już w trakcie, ale przed sprawdzane. To są po prostu zapisy proceduralne. Również przy formach wyjazdowych rodzice wcześniej są informowani, bo tutaj jest też coroczna współpraca z policją, zarówno przy zimowych, jak i letnich formach wypoczynku, możliwość kontroli sprawdzenia przed wyjazdem jeszcze środków transportu. Więc naprawdę tych wszystkich okoliczności, na które trzeba zwrócić uwagę przy podjęciu decyzji, że chciałoby się być organizatorem takiego zimowiska na przykład, są dosyć szerokie.